Nienawidzę remontów. Nie dlatego, że nie lubię, jak coś się psuje, bo to przecież oczywiste, że przestrzeń życiowa ulega zniszczeniu i czasem trzeba ją poprawić, ale dlatego, że zawsze, kiedy jestem skazany na remont, to mam doświadczenie z ludźmi z innej epoki. Słyszałem o tych złotych rączkach XXI wieku, wiecie, słuchawka Bluetooth na uchu, porządny zestaw narzędzi, skronie skroplone perfumami, a nie potem i generalnie profesjonalna gadka, robota i jeszcze rachunek wystawi, bo ma ze sobą fiskala. Ale nie. Mnie zawsze trafiają się tacy najbardziej, kurwa, stereotypowi. Bez pozwolenia na pracę. Czekaj, wódki przyniosę, to zawsze pomaga. Czekaj. Andrzej, plany budowy wziąłeś? Nie mam. A wiertła do betonu masz? Nie. A wziąłeś agregat zapasowy do młota? Też zapomniałem. Kurwa, no to chociaż wódka jest, powiedz! Jest! 2 litry! No i tak to ja mogę pracować. Do roboty! Co jest? No bo miałem wyburzyć ścianę, wyburzyłem i tu jakieś rury są, a na planach ich nie ma, no i nie wiem. Pokaż mi to. Oj. Powodzenia, Rysiu. No, 4. raz w tym miesiącu. Dobra, idę po beton. I najlepsze, że ci ludzie robią dzisiaj więcej hajsu niż ja po jakimś tam biedach, humanie i pseudomagistrze, którego nawet nie mam. I przyznam, że mam ból dupy, straszny, bo się za młodu żartowało z tych ludzi, a teraz drżącą ręką i oczami pełnymi łez wręczam im ostatnie resztki pensji, byleby mi kibel przepchali, bo jestem za głupi, żeby obsłużyć sprężynę, czy co to tam jest. I ta wielka intelektualna sprawiedliwość i wyższość, którą mi wmawiano na uczelni, poszła się jebać, zaraz z pierwszym spłukaniem kibla, który zamiast zabrać gówno, to zaczął je podnosić na tafli wody. Bo gdy wybija szambo, moi drodzy, to zaczyna się prawdziwe życie. Zawsze mnie rozpierdala, jak przychodzą te Janusze z torbą pełną narzędzi, zaczynają grzebać, po czym mówią, że tego akurat nie mają i czy może ja mam. A ja wtedy palę ostrego buraka, bo jedyne co mam w domu to kurwa scyzoryk i ten wąsaty chuj od razu ciśnie bekę i rechocze, jak gruba żaba, jak można nie mieć krzyżaka w domu, hehehe. Jaż mi się ciśnie na usta, no a jak kurwa można nie mieć matury, ale potem sobie przypominam, że jestem pokoleniem Giertycha, gdzie nie było matmy i tylko dzięki temu mogłem dalej iść z edukacją, bo bez tego pewnie siedziałbym obok niego i mu tego krzyżaka podawał na praktykach. Taka prawda. Jesiu! Dzwoni do mnie kobieta. Z wieczorka 24. Co ty tam jej zrobiłeś w kuchni? Miałeś jej blat wylać. Co jej wylałeś? Beton. A co miałeś wylać na blat? Marmur. No to na chuj lałeś beton? Bo lubię beton. No, ładnie to zrobiłeś. No, jest, wiesz, wyciszone, ocieplone, w porządeczku. Ty, ocieplone? A watę skąd wziąłeś? A, wiesz, na działce mam domek, rozbieram, trochę azbestu się zbierało, to przyniosłem, wsadziłem i akurat starczyło. Azbest? W pokoju dla dziecka? No a co? Nie, racja. Będzie mu ciepło. A ty czemu nic nie robisz? Ty już wiesz czemu! Powiedziałem ci! Albo leci bajer full, albo nic! Albo leci Zenek, albo pierdolę i nie robię! Ty gustu nie masz, a oczy zielone to jest gówno! Co gówno? Kurwa, masz!
Paweł, słuchaj! Muszę wejść na dach, sprawdzić izolację. Dobra. Coś tam przecieka. Weź trzymaj za sekury mnie, dobra? Sprawdzę to szybko. Wracam raz, dwa, łatamy to i wio. Co tutaj będziemy czekać? Rysiu, ale wiesz, że piłeś, nie? Ja tam piłem! Paweł, weź! To może kask chociaż daj, no bo... Lata praktyki. Dobra. Trzymaj tylko! Trzyma, trzyma, tak, trzyma, trzyma. Poczekaj, bo majster dzwoni właśnie. Dzień dobry, panie majster! Dzień dobry! Tak, Ryszard właśnie zbiera narzędzia. Oczywiście, że jest BHP, no jasna sprawa. Po ostatnim wypadku, wie pan, kaski na mnie schodzą z głów, jasna sprawa. Nie, no ale oczywiście, że na trzeźwo. No przecież to, wie pan, to jest plac budowy, to nie jest zabawa, to nie jest plac zabaw, wie pan. Kończę, kończę chwilę, panie majster. Rysiu? Rysiu, asekuruję, Rysiu! Rysiu! Ryszard! Panie Usterka! Spadł! Spadł! Nie ma ubezpieczenia, Jezus Maria! O, panie! Panie, kręć pan, dobry materiał! O, cię kręcę! Czekaj, dzwonię do majstra, czekaj, czekaj! Dobry, panie majster, szybkie pytanie. Czy my jesteśmy ubezpieczeni z Rysiem? No nic, trudno, trudno. A drugie pytanie, takie trochę inne. Czy jak policja przyjeżdża i na przykład ktoś przykładowo nie żyje, to czy zwłoki się bada alkomatem? Aha, nie, nie, z ciekawości pytam. Kończę, wie pan, kończę, kończę. Potem oddzwonię. Jak to było, jak było? 113 alarmowy, nie? 113. Wybierz. Już są? Nie zdążyłem zadzwonić nawet. No, proszę. No bo BHP już przyszło. Rysiu. Kombinerek zapomniałem. Chodzisz, kurwa. Ocie chuj. Ale mimo wszystko mam szacunek, bo to jednak jest namacalna praca. To nie jest ocenianie obrazów, robienie jakichś tam streamów czy wciskanie ludziom garnków. Jak Ruski albo Niemcy znowu wejdą, a nie martwcie się, to się w końcu stanie, to właśnie tacy ludzie się odnajdą, którzy potrafią cegłę do cegły przykleić, a my z naszymi KPI-ami czy kurwa targetami będziemy się chować po piwnicach, kiedy spadną bomby. Już pomijam, jak dużo osób robi za granicą podobną robotę, choćby w Norwegii, gdzie kurwa za malowanie domu płacą 10 razy lepiej niż u nas za srogi zapierdol przy niby ważnych projektach. I tak mi się marzy, tylko odwagi wciąż brak. Tak samo jak wtedy, gdy widzę wiertarkę na przecenie w dyskoncie. Wiem, że się przyda, no ale przecież od tego są ludzie. I ta pseudo wyższość zataja fakt, że po prostu nie umiem. Ale na szczęście ktoś umie i chwała wam za to. Panie Andrzeju, co pan robi? Kable łączę! No ale panie Andrzeju, ja nie wyłączałem zasilania, to jest cały czas pod napięciem, no to... Nic się nie stanie, panie Grzegorzu! Ale to walnie i w całym mieszkaniu prąd wywali zaraz! Nie wywali! Porazi pana na śmierć! Nic nie pierdolnie, panie, pan, no! Pan tego nie łączy, pan tego nie łączy, proszę... Panie Andrzeju, pan tego nie łączy! Panie Grzegorzu! Proszę tego nie łączy! Lata praktyki! Proszę tego łączę! Łączę! Nie! O! Ha!